ten podły jeb... glut Spysiński. Pytałem się kumpli czy to nagrywać. Pytałem się, bo sprawa jest delikatna. Mówię im, słuchajcie, napisała do mnie była partnerka Jakuba Rzeźniczaka, matka okay. jego pierwszego dziecka. Okay. Sprawa jest o tyle delikatna, że to są bardzo prywatne sprawy. To są sprawy, w których ja wolałbym <laughs> nie uczestniczyć. Tej pani w ogóle nie znam. Nigdy w życiu jej nie widziałem na oczy. Jego znam, mam do niego jakiś sentyment. Ale rany, ona ma rację. Ona ma rację. Gilti pleżdy takie? E, tak, tak. No tak to tak to raz, raz, raz. Oj nie, to nie chciałem tego zrobić. E, jak najbardziej. Tak to wygląda. Najpierw zacytuję Wam maila od Pani Eweliny. Już tytuł maila brzmi prośba o pomoc. Dzień dobry, nie znamy się, albo znam mnie Pan. Poczekaj, no to y, rzeźniczak. Zobaczmy sobie, czy, czy ja mówiłem o tej, o tej, o tej Pani rzeźniczak, żona. Żona rzeźniczaka się nazywa Paulina. Paulina Nowicka. I proszę ją na Instagramie. Instagram. Czy ona wstawiła coś na Insta... Nie, to nie jest ona. Żona rzeźniczaka z mojego jak było dziedzinie, dobry, to są zaskakujące słowa. No to ona przecież mówiła teraz na Insta Story, że żeby tego nie wyciągać, żeby, żeby dać spokój i że ona już, już nie chce do tego wracać, a teraz nagle napisała do Stanowskiego. O co chodzi? Z historii Jakuba Rzeźniczaka, która nie jest taka prawdziwa, jak on by chciał, aby była. Pisze do pana jako matka, bo nie chodzi tu o mnie, bo ja sobie poradzę. Ponoszę konsekwencje swoich złych decyzji. Tu pada imię dziewczynki, którego wolę nie wypowiadać. Kocha Kubę i na niego czeka. Pyta o niego, ponieważ dopóki był zmarzony. Do ten piwnicza, Mateusz w witam serdecznie. O dziwo kochał. Ale ta trzecia żona mówiła, a napisała druga żona. Boże, jedyny, okej. Okay. Przepraszam, za, za gmat... wybaczcie zagmatwanie. E, natomiast wydaje mi się, że e, że jest to odrobinę zrozumiałe. Pada tu imię i miał z nią więź. Myślałem, że po wywiadzie już żurnalisty nic gorszego nie zrobi, ale myliłam się. Dziś w Dzień Dobry TVN bez żadnych ogródek powiedział, że tego dziecka znać nie chce i nie chce, żeby poznała jego córkę. Imię? Ma stwierdzone WWO. Zespół WWO oznacza wysoko wrażliwe osoby. Staramy się wszyscy ją chronić. Za pół roku idzie okay. do pierwszej klasy. Bardzo proszę, Panie Krzysztofie, jako matka... To nie była żona, to z który miał dziecko. Aha, dobra. No ten, co oni, ten co gada. piwniczek Krzysiu Stanowski jest. A, wiem, że pan ma dzieci, proszę mi pomóc. Proszę, żeby przestał ranić. O, też to mam. Ech, 15 W jaki sposób się yy, przejawia ten WWO, WWW? OWW, WWO? W jaki sposób? Jestem Ciekaw. Ja nie mam siły przebicia w mediach. Pan ma. Z wyrazami szacunku. Ewelina. Zastanawiałem się, czy to nagrać, bo życzę Kubie szczęścia. Ale potem uznałem, że jeśli akurat w tym temacie, akurat w tym temacie, który e, dla mnie jest tak jednoznaczny. A Stanowski, o kim gada? O rzeźniczaku, czyli o. Rzeźniczek, to jest piłkarz? E, znajomy Stanowskiego. Jako rzeźniczek, no tak. To jest znajomy Stanowskiego, który prawdopodobnie po tym filmie już nim nie będzie, który ma obserwacje na Instagramie 218 tysięcy. Obecnie jest z jakąś Pauliną, o tym samym nazwisku, no i jest piłkarzem w Kotwica Kołobrzeg. Nie, chyba to jakieś. Chyba nie, albo jest trener. Piłkarzem ogólnie jest. nie piłkarzem jest. Gdzie on, gdzie on, gdzie on robi? Zaraz zobaczymy, w, 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 w jakiej drużynie. W jakiejś drużynie. Jest piłkarzem w jakiejś drużynie, moi drodzy. To już nam mówi bardzo dużo. Nic nie nagram, to znaczy, że nie powinienem nic nigdy już nagrać. Do końca życia, nic nigdy. Nie mogę się sam kneblować, skoro cały w środku się gotuje. Dlatego, Kuba, sorry, ale ja jako ojciec dwójki dzieci muszę zareagować. Możesz skasować mój numer telefonu, ale ja muszę zareagować. Mhm. Popierdoliło Cię. Wiem, że zawsze chciałeś być dobrym człowiekiem, Wiem, że masz. Ostro, agresywnie. Mieję ten pierwiastek dobra, ale niestety stałeś się człowiekiem złym. Staj się człowiekiem bardzo złym, czy tego chcesz, czy nie, czy to dostrzegasz, czy tego w ogóle nie dostrzegasz. Ale w ogóle szok, nie? że, że Doszliśmy tak naprawdę czasu, że. <coughs> że kobieta y, chce przestrzec przed kimś, chce pokazać prawdę, y, chce tak naprawdę trochę coś zmienić, może zmienić pogląd na. Y, zmienić no, pogląd na. Patrzenie przez innych na, na tego człowieka, chcę pokazać prawdę i żeby jej się udało, to musi pisać do gościa z internetu, nie? Ciekawe no czasy na... ciekawe, no ciekawe. To co robisz? Jestem zniesmaczony, zażenowany, zawstydzony tobą, wkurzony, załamany. Kiedy w różnych momentach życia zdarzało ci się pytać mnie o radę, to mówiłem ci w sumie dwie rzeczy. Po pierwsze, przestań udzielać wywiadów. I po drugie. Polski pewnie w komentarze weź, no on robi świetne komentarze. Skasuj, media społecznościowe, ale rady prywatne nie skutkowały, nie słuchałeś ich, były dla ciebie niewygodne, więc teraz na środka publicznych, Też. ale już ostrzejszych. Kiedy spytałeś się, czy iść na wywiad do żurnalisty, powiedziałem ci, że absolutnie nie. Ale poszedłeś, bo oczywiście musiałeś iść, bo jak gdzieś Cię zapraszają, to ty musisz iść, bo nie wytrzymasz. Musisz iść tam, gdzie się świeci światełko czerwone w kamerze, więc oczywiście poszedłeś i co zrobiłeś? Powiedziałeś, że matka twojego dziecka była kiedyś prostytutką. Potem o oczywiście wielka jezu. drama. Aha, dobra, to ja, ja jarze I on bardzo płakał i, i właśnie była ogromna, ogromna drama, że, że to powiedział, ogromna drama w ogóle, że, że on tak, że, że, że nie musiał tego mówić, a nagle jako, że, że był u, u żurnalisty, to, 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 to przyznał, że, że tak było. Ale po jaką cholerę, nie? Skoro wszyscy dokładnie wiedzieli, e, no w momencie, gdy jesteś osobą publiczną, w momencie, gdy masz profil, który obserwuje ponad 200 tysięcy osób i mówisz takie rzeczy, no to z... sprawdzenie, o kim mowa, zajmuje ile? Z pół minuty? Tłumaczenia, kasowanie wpisów, to a nawet tak nie. Być, albo tak, albo nie tak, dobrze powiedziałem, źle, wycofywanie się, powielanie, potem płacz, bo zawsze jest płacz, a na koniec, najbardziej absurdalne, podziękowania za słowa wsparcia. Chyba nikt Cię nie wspiera, a Ty w kółko dziękujesz za jakieś słowa wsparcia. Wbij sobie do głowy że to, co publicznie robisz, Góra 30 sekund, sprawia, że dokładnie. jesteś pośmiewiskiem. Jak ktoś ci daje słowa wsparcia w takich tematach, to troluje. Ale tak, poszedłeś na ten wywiad i wyszedłeś na totalnego chłopca. *ja. Jeśli twoja była partnerka była prostytutką, to przede wszystkim świadczy to o tobie. Jeśli macie razem dziecko, to przede wszystkim świadczy to o tobie. Ale ja nie chcę wnikać w sprawy między dorosłymi, okay. bo one mnie tak naprawdę zupełnie nie interesują. Wiem, że różne rzeczy mogą się popsuć między dorosłymi. Ale gdzieś w tym wszystkim jest kilkuletnia dziewczynka, która za chwilę wtedy miała iść, o ile sobie dobrze to wszystko liczę, do zerówki. I żadne dziecko na świecie nie zasługuje, by zaczynać swoje życie z taką internetową kartoteką. Ona, Ach. durniu, nie zawsze będzie miała 6 lat. Kiedyś mhm. będzie miała lat 14, potem 20... No tak, już, już mając lat 14, wszyscy wiemy, jakie są, jak okrutne mogą być dzieci. Wszyscy wiemy, jak okrutnie mogą być nastolatkowie. I w momencie, gdy do tego internetu mają dostęp najmłodsi i informacje tak naprawdę i ogarnięcie tego internetu jest tak naprawdę już coraz, coraz łatwiejsze i coraz młodsze osoby już ten internet ogarniają, no to żeby znaleźć coś na swoją koleżankę, ewentualnie wiesz, nawet nie chcesz szukać, nie? Tylko wiesz, tylko a, zaproszę ją, nie? No to wiesz, no to może jakiś za, zamiast y, propozycji do wysłania zaproszenia może się powiedzieć jakaś wiadomość, to znaczy wiesz, jakiś news. O, takie samo nazwisko? Kurde, sprawdzę, nie? O, ja kojarzę tu panią, to jest mama Zosi, nie? I czytasz o mamie Zosi, że kiedyś robiła to, co robiła. I to wszystko dlatego, że Rzeźniczek postanowił w wywiadzie u żurnalisty, wiecie, popłakać trochę i po pokazać, jakim on jest dobrym człowiekiem, że, że był z taką osobą. Co się dzieje w ogóle? Ludzie w ogóle nie, nie, nie myślą nad konsekwencjami swoich czynów w internecie. 20, 24, 28. I będzie ciągnęła za sobą te twoje wszystkie wyznania, które pomagają wyłącznie tobie. Będzie miała znajomych, znajome, kolegów, koleżanki, nie wszyscy będą ją lubić i niektórzy będą uderzać w najbardziej no czułówku. Więc ja nie wiem, czy ty zgotowałeś tej dziewczynce piekło. Ale stary, teraz to takie czasy, że kiedy dzieciaki będą mówić do siebie, która matka ma lepszego oef a no... Już mogę powiedzieć. Cześć, jestem Nowa. Paulina, witam serdecznie. Poczekaj, zostań, posłuchaj. Gadamy, komentujemy, wspólnie sobie siedzimy. Może nie, bo może świat... Obejdzie się z tą dziewczynką łagodnie. Może Oby. Oby bo, oby, bo dzieci zawsze są niewinne. Nieważne, co się dzieje, dzieci zawsze są niewinne i tyle. Powie wezmą ją pod opiekę. Ale ty zrobiłeś wiele... A jeśli... Y a Jeszcze wracając do tematu Eli na chwilę. Y wiele razy czytałem komentarze, że, że, y że ta jej córka nie potrafi się zachować, że je jak fleja, że jest taka... Y Pyskata, że jest niegrzeczna, że właśnie łapami jakoś tak bardzo niezdarnie. To jest tylko zasługa Eli. Dzieci same się nie potrafią wychować, i to, co, to jak się dzieci zachowują, dzieci niegrzeczne, no to wystarczy spojrzeć na to, ile rodzic daje od siebie. W momencie, gdy Ala dawała od siebie o zero, może. Odrobinę mniej. No to, to wygląda tak, a tak nie inaczej, i, i absolutnie żadnego innego e, scenariusza nie przewiduje, by zepsuć tej dziewczynie, dziewczynce, dziewczynkę. prosty i weź człowieku, odpłośnie chwilę. Dziewczynie, start do dorosłego życia. Zepsuć jej dzieciństwo i start do dorosłego życia, a może nawet dorosłe życie. Dlatego możesz się na mnie obrazić za to, co powiem. Ale ja tak uważam. Tak postępuje tylko potwór. Ale jeden wywiad to za mało. Musiałeś o. jeszcze iść do Dzień Dobry TVN, no bo co, bo cię zaprosili. Musiałeś iść do Dzień Dobry TVN i musiałeś zaszokować kolejnym wyzdaniem. Że Ty też. To między zwierzętami zależy od wychowania. No, no właśnie, no wiesz. Jak, jak bierzesz. Jak decydujesz się na zwierzę, albo decydujesz się na level up, decydujesz się na dziecko, no to jednak jest to obowiązek. Jednak musisz coś poświęcić, jednak musisz zadbać o nowego członka rodziny. Ale jednak musisz. Jednak przestajesz być najważniejszy, nie? sześcioletniej dziewczynki nie kochasz, nie chcesz znać, nie chcesz, żeby wasze córki się znały. Zajebiste wyznanie prawdziwego mężczyzny. I co miało na celu? Pomogło ci Poczułeś się lepiej? Ta dziewczynka nie poczuła się lepiej, ale ty się chociaż poczułeś lepiej, powiedz szczerze. Ja pierdolę, czy coś by się zmieniło w swoim życiu, gdybyś ty do tej telewizji nie poszedł? Co by się stało, gdybyś te swoje albo by poszedł i na przykład nie mówił wszystkiego, na przykład albo poszedłby i zastanowił się nad tym, co chce powiedzieć? Tak, dwa zdania do przodu myśleć, nie? Wyznania zachował dla siebie albo napisał w pamiętniku. Nie wiem. I znowu, takie wyznania świadczą tylko o Tobie. Tylko o Tobie. To Ty sam z siebie robisz bydlaka i potwora. Ale świat nie jest sprawiedliwy. Być może świat zacznie to wykorzystywać i mścić się na niej. Na tej dziewczynce. Dlatego ja to nagrywam także po to, żeby trochę tę sprawiedliwość przywrócić. To Ty powinieneś dostać w pie*** za tą sytuację, a nie osoby niewinne. Wytłumacz mi, naprawdę lepiej się poczułeś mówiąc w telewizji, że... Więc ludzie ludzi takie jak Stanowski, no ten film, film o, o Gali, która była reklamowana Słowikiem, film o tutaj, Janoszek, no kurczę, powiem Ci, że zobaczymy, zobaczymy jak przyszły rok będzie wyglądał, natomiast jeśli, jeśli więcej będzie takich odcinków komentujących, no to... Bardzo ciekawe, ponieważ Krzyżka Sanowskiego bardzo, bardzo go lubię. Niekogo bardzo lubię oglądać. Może y, uznałeś, że to jest taka kozacka szczerość. Że o, jestem taki do bólu niezależny, powiem co myślę, powiem jaka jest prawda. Tylko y, czy twoja córka się lepiej poczuła? Dzisiaj, za rok, za 5 lat, za 10? Czy pomyślałeś o tym, jak ona się poczuła? Czy pomyślałeś o tym, jak ona się poczuje, gdy ktoś jej powie za lat 10? Proszę, lampki na końcu przecież są. Świeco, człowieku. Ty jesteś córką. A czy tak wygląda, jak się nie świeco. Widzisz? Tylko prostytutki nie kocha cię nawet twój własny ojciec. Gotujesz ludziom piekło. Zatruwasz życie niewinnego dziecka. W dodatku własnego dziecka. Tylko potwór zatruwa życie własnego dziecka. A wszystko... Przerażające. Przykro, się tego słucha, że... Że tacy ludzie w ogóle istnieją, nie? I to wiecie, gościu, gościu ma Instagrama, współpraca elegancka, jest popularny, hajs zarabia, wszystko spoko. To robisz w atmosferze manifestacji własnego szczęścia. Tu sesja świąteczna, tam noworoczna, tu w sweterku, tu bez sweterka, tu sweterek z reniferkiem, tam z Mikołajem, tutaj całusek w brzuszek, tu całusek w łóżko, w szyjkę, ku... w nogę, wypiekanie pierników, choinka, ubieranie choinki, zdejmowanie bombek z choinki. Ja pier... tego się nie da wytrzymać, człowieku, tego się nie da wytrzymać. Tu z fotografem... Tu zdjęcie z ręki, tu znowu z fotografem, tu z ręki, z fotografem, z ręki, z fotografem, z ręki. To jest życie czy sesja zdjęciowa. Twoim Instagramem można by słodzić herbatę, tylko nikt by tyle nie przyjął. Wszyscy by zwymiotowali w pewnym momencie. Uzależniłeś się od mediów społecznościowych. Uzależniłeś się od mediów w ogóle, ale od społecznościowych w szczególności. Mówiłem Ci kiedyś, skasuj te konta. One ci nic nie dadzą. One przyniosą ci w dłuższej perspektywie tylko krytykę. Nawet na nich nie zarobisz, bo masz zbyt zjeb... wizerunek, więc po prostu je skasuj. Robisz sobie nimi krzywdę. No ja to nikt nie posłucha. Nie, nie, w momencie... Znaczy nikt. Ktoś może posłucha, ale jest to promil. To nawet nie jest procent ludzi, którzy posłuchają, to jest promil. Ale co gorsza robisz krzywdę ludziom naokoło. Możesz przecież koleg... Anna, y Stanowski nagrał film o piłkarzu, który zachowuje się bardzo, bardzo niefajnie. Y można powiedzieć, że zniszczył życie swojej córce, swojej żonie, byłej również i, i mimo wszystko dalej sobie żyje super, jest mu dobrze, natomiast to, że zniszczył komuś życie, absolutnie mu nie przeszkadza. Funkcjonować te piękne, prywatne chwile, ale niekoniecznie w publicznym albumie. Można to robić w prywatnym. Można wywołać sobie zdjęcie i schować do książeczki takiej. Nie wiem, czy wiesz, to istnieje. Składa się to. Dalej, dalej istnieje, albumy dalej istnieją, ludzie, nie? Tak wkłada te zdjęcia, potem można po latach obejrzeć. Nie trzeba wszystkim w tego wtykać przed, przed nos. Ale ty ćpasz Instagrama. Stajesz się ćpunem Instagrama. Ćpasz lajki, like ćpasz posty, wciągasz do nosa wywiady i komentarze. Degradujesz się. I jak to w takich przypadkach bywa? Sam tego nie zauważasz. Ćpuny też nie widzą, jak nisko. Weszło TV, yy, tu jest film stanowskiego. Dziękuję za uważanie. Dlaczego musi być ktoś z boku, kto ci powie, jak nisko upadłeś? Żałośnie się zatraciłeś. Uzależniłeś się od atencji. E nie mam poczucia, że to ty zarządzasz swoimi mediami społecznościowymi. Mam poczucie, że to media społecznościowe zarządzają całym twoim życiem i prowadzą cię do katastrofy, ale gdyby to była twoja prywatna katastrofa. To jest to, na live? Tak. Ta. Gorzej, że prowadzą do katastrofy innych. Lud no właśnie, no właśnie to, to jest to, że w momencie, gdy jak ty chcesz sobie rozwalić życie, jak ty chcesz, a nie dbasz o rzeczy, jak masz strane, to w porządku, to ty odpowiadaj. Yy, odpowiadaj, przepraszam. Natomiast w momencie, gdy ciągniesz ze sobą yy, dzieci, Bogu ducha winne, no to przestaje być ciekawie i fajnie. Ludzi, z którymi los cię w przeszłości przeciął. Ludzi, których minąłeś i zostawiłeś. Pamiętasz taką grę na komórkę Snake? Najpierw tylko kilka pikseli, potem ten wąż się rozwija... Gdyby nie zdalni, pod Aż w końcu dość trudno nim manewrować, by nie wleść w samego siebie. Twoje życie to taki długi zawijas, którym ciężko jest dzisiaj sterować. Bo ciągniesz za sobą długi ogon. To nie jest. Sanchez, dziękuję bardzo. To w porządku jest. Czy związek? I to nie jest twoje pierwsze nie. i dlatego dziękuję. trudno jest tak nachalnie epatować szczęściem, by nie robić przykrości, by nie wywoływać dyskomfortu u osób, które kiedyś były ci przez jakiś czas bliskie. A jako dorosły człowiek powinieneś myśleć o. Ja, ale w ogóle szok, nie? Że dorosły chłop w momencie, gdy już jest w kolejnym, kolejnym związku. Yy dalej w tak nieprzemyślany sposób mówi o swojej byłej. W sensie, że on no już stał się popularny i za sprawą tego, że jest popularny, mówi takie rzeczy, no to wiadomo, że wszyscy będą wiedzieli, o kogo chodzi. Natomiast... no nie wiem, wydaje mi się, że w pewnym momencie pojawia się obojętność względem względem swojej swojego byłego partnera, a nie jakieś tam nienawiść jeszcze bardziej. To jest pierwsza sprawa, natomiast druga, natomiast druga sprawa, w momencie, gdy macie dziecko, no to to jeszcze bardziej powinno się mieć to na uwadze, nie? Że już nie mówisz tylko o swojej byłej, tylko mówisz o matce swojego dziecka. O komforcie psychicznym tych kiedy, kiedyś bliskich ci osób. A już twoim zasranym obowiązkiem jest to, by wyizolować z tych wszystkich historii swoje dziecko i żeby sprawić, by ono dyskomfortu nigdy nie odczuwało. Już sam fakt, że dorasta bez ojca jest bardzo przykry. A jeszcze, gdy ojciec Mówiąc krótko, dodaję do pieca. To jest przykre. Nie potróż. Bez tych Instagramów nie dali, nie, nie dali rady by żyć. No. Dwójnie, nie potróż, nie dziwnie to wygląda. to wygląda, dziwnie. I na koniec ty jak w tej grze. W tym Snake'u. Zaburzenie jakieś. Ja nawet nie chcę, nie chcę mówić do zaburzenia. Nie jestem, nie jestem, wiesz, nie jestem odpowiednią osobą do, do, do mówienia takich rzeczy, aczkolwiek też nie lubię czegoś takiego, że ktoś od, robi coś w ten sposób i nazywanie to zaburzeniem. Nie, ktoś może po prostu, może ktoś po prostu jest idiotą zapatrzonym w siebie, nie? Władujesz się sam w siebie. I znowu będą tłumaczenia. Będziesz po prostu strasznym człowiekiem. Opowieści, kasowanie, ponawianie, kasowanie. Smutek, żal, oczywiście płacz. Zawsze jest płacz. Maja, he, hej, hej. Zawsze jest u Ciebie w tym momencie płacz. Niezrozumienie, no i podziękowanie za słowa wsparcia. W zasadzie niepotrzebnie powiedziałem, że tak będzie, bo chyba wczoraj wieczorem już się to wydarzyło, już dziękowaliście razem z Pauliną za słowa wsparcia. Ja chciałbym Was wesprzeć w pewnym postanowieniu. Skasujcie w te media społecznościowe, nie chodźcie do wywiadów. To Paulina powiedziała, to miał być nasz pierwszy wspólny wywiad. Po co wasz pierwszy wspólny wywiad? Naprawdę trzeba być powtórzem, żeby tak powiedzieć o własnym dziecku. Dokładnie. Kim jesteś? Nie, nie, nie człowiekiem zaburzonym, tylko po prostu potworem. ...żeby udzielać wspólnych wywiadów. Kuba, wiesz po co Cię zapraszają do telewizji? Nie dlatego, że masz coś ciekawego do powiedzenia, tylko dlatego, że z wywalonym językiem biegniesz, kiedy tylko ktoś Cię zaprosi i zapychasz ramówkę, gdy ta ramówka ma jakieś puste miejsca. Jesteś ekshibicjonistą i spełniasz żądania wszystkich dziennikarzy, bo oni po prostu muszą z kimś porozmawiać, bo taki mają zawód. Ale Ty nie musisz mówić. Tylko no właśnie, ty się uzależniłeś od mówienia. Tylko co opowiadasz? Potem, ojej, to miało nie pójść. To akurat miał... Po wywiadzie powiedziałem, żeby to, to wycie... No, dowaliłem własnej córce, ale myślałem, że to wytnął. Tak. Pięć lat masz? Ty jesteś wiecznie zaskoczony konsekwencjami swoich słów. Wiecznie zaskoczony konsekwencjami swoich słów. Ja podziałem to jego laskę, bo miałbym zerowe poczucie bezpieczeństwa z takim mężczyzną. No właśnie, bo to jest też ciekawe, nie? Że ona dalej na Instagramie dziękuje za wsparcie. Czejcie. Ona dziękuję za wsparcie, ponieważ jakieś tam negatywne komentarze ludzie od ludzi dostają. Nie, że myśli kurde, z kim ja jestem, tylko. Dziękuję za wsparcie. Więc. Straszne czasy, moi drodzy, straszne czasy. Może dla własnego dobra po prostu przestań wypowiadać jakiekolwiek słowa. Jakiekolwiek. Bo zawsze na koniec jest ta niewinna mina i te niby niewinne intencje. Tylko co komu po twoich niby niewinnych intencjach, jak na koniec jest realna krzywda? Tak, ty masz prawo do szczęścia. Masz prawo do swojego nowego życia. Ale inni też mają prawo do tego, byś nie niszczył im życia. No właśnie. Masz ten swój długi ogon. Nie da się nim w nieskończoność tak zarządzać, żeby nie było kolizji. Więc może lepiej usunąć się w cień. Założyć zwykły album, który kupisz w sklepie. Wywołać zdjęcia u fotografa i sobie tam wkładać. Gratuluję ci, że będziesz miał dziecko. Mam nadzieję, że. Będziesz szczęśliwy, że Wam się uda, że to jest ten moment w Twoim życiu, gdy wszystko się uda. Mio, hej, sefyn. Tylko serce mnie boli Gdzie? patrząc jak poruszasz się jak słoń w składzie porcelany. Jak... No tak, w momencie, gdy jest się rodzicem to zupełnie też inaczej podchodzi się do, do dzieci, do, do krzywdzenia dzieci. Brzeźniczak to przykład, najbardziej jaskrawy z przykładów zatracenia się w popularności, podsysaniu na siłę tego ognia popularności, w zatraceniu się w Instagramie, w innych mediach społecznościowych. Być może więcej osób z tego smutnego nagrania wyciągnie coś dla siebie, bo zawsze jest czas, żeby się wylogować chociaż na chwilę, a już na pewno wtedy, gdy sytuacja tego bezsprzecznie wymaga. No to właśnie to są właśnie takie filmy, że, że nawet nie, potrzebu nie potrzebują żadnego e, podsumowania, ponieważ to, co widzimy przez 15 minut, jest dosłownym podsumowaniem czyjejś działalności, czyjejś osoby. Ciężki gnój, moi drodzy. Ciężki, ciężki gnój.